jesteśmy w Świnoujściu na statku pani Aleksandry Kocewicz, która nam udostępniła statek Olander jako piękny żaglowiec, jako biuro regat i statek komisji regatowej. Flota ruszyła na szlak po uroczystym podniesieniu bandery. Po raz 57. 61? 61 jachtów. 61 jachtów. 230 osób. Na zachodniopomorskim szlaku żeglarskim zwiedzamy Pomorze Zachodnie w najlepszy możliwy sposób. 3, 2, 1, start! Ścigamy się w trzech klasach, tradycyjnie w ORC Club, KWR i MHC. W NHC mamy 41 jachtów, w KWR-ze mamy 16 jachtów i w ORC 7 jachtów. Pierwszego dnia mieliśmy bardzo dobre żeglarskie warunki. Mnóstwo słońca, mnóstwo wiatru, dobry kierunek. Wydaje mi się, że wszyscy się świetnie dzisiaj bawili. Taki rozchodniaczek na pierwszy dzień. Była to trasa Trzebież-Świnoujście. Tak, 12 mil morskich. Trasa sprawdzona i lubiona przez wszystkich, także będziemy Wam przez najbliższy tydzień dostarczać świeżutkich materiałów, zdjęć, filmów, relacji, anegdot z wyników. Pokładów, wyniki oczywiście też, tutaj Sędzina zadba, by wyniki jakby spływały codziennie na bieżąco, wieczorem po 20 należy się spodziewać. Tak jest. Wyników. Tak. A Wy proszę, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się w mediach społecznościowych. Gdzie? Na szlaku. Na zachodniopomorskim szlaku. Po raz kolejny. Do zobaczenia. Thank you.